31 punktów Tomasza Goloba. No ale on oczywiście w dzisiejszym turnieju jeszcze nie jechał. Trzecie pole startowe Tomasza Goloba. Myślę, że nie jest to najgorsze. 2 dwójki i 0, także myślę, że nie jest najgorzej. Możemy liczyć na to, że Tomasz przy swoim atomowym starcie zdecydowanie wygra ten start i na pierwszym łuku będzie już przed swoimi przeciwnikami. Dla przeciwników ma Greg w tym wyścigu Grega Hancocka, Rune Holte i Chrisa Holdera. Holder w czerwonym, Holta w niebieskim, Golob w białym i w żółtym kasku przy samym ogrodzeniu. Greg Hancock. Tomasz Golob na pewno ma rywali przed sobą, ale teraz rozpocznie swój atak. Balansuje tam niesamowicie Holder przed motocyklem Tomasza Goloba. Wysforował się na prowadzenie, przedarł się tam z zewnętrznego pola. Greg Hancock, Holder jedzie drugi na Tomasz Golob. Czyżby? Nie, na razie wyprzedza ciągle Holte. Rune Holte, który źle się czuje, jak siedzi, źle się czuje, jak stoi. Źle się czuje, kiedy się pochyla, ale kiedy wsiada na motocykl żużlowy, to ten ból z jego lewej pokiereszowanej nogi ustępuje. Mówił wczoraj po treningu, że w zasadzie na motocyklu to jest w tej chwili dla niego najlepsza życiowa sytuacja. Siedzisz na motocyklu, wtedy o bólu zapomina. Hancock ma całą prostą przewagę nad czwartym w tej chwili w tym wyścigu. Rune Holte. Jeszcze jedno okrążenie, Hancock bardzo daleko, drugi Chris Holder, no i Tomasz Golob widzieliśmy po tym starcie, ten tor nie pozwala na jakąkolwiek jazdę w kontakcie, na jakiekolwiek akcje, zaczął od zera najgroźniejszy konkurent Jason Tramp, dwójkę przywiózł Jarosław Kampel, który ciągle pozostaje jeszcze w grze, no a Tomasz Golob rozpoczyna zmagania od punktu tylko jednego, z bólem teraz pochylony, a więc jednak nie służy dzisiaj Rune Holte. Jazda po torze we Włoszech teraz bardzo powolutku wraca do parku maszyn, ale to jego wygięte ciało wskazuje jednak na to, że zmaga się Rune z olbrzymim bólem. No niestety nie widzieliśmy w tym biegu ponownie walki. Zawodnicy praktycznie od startu jechali tak, jak wyszli spod taśmy. Już po 30 metrach można było zaobserwować, który z zawodników zajmie konkretną pozycję. W tej chwili równanie toru. Miejmy nadzieję, że może w kolejnej serii uda nam się zobaczyć kilka ciekawszych wyścigów. Jeszcze raz start przed Państwem. W kasku żółtym Greg Hancock bezapelacyjnie na 30 metrach zamyka swoich rywali. Tu jeszcze zachwiał się na swoim motocyklu Rune Holte. Ponownie ten start. Fantastyczny start również Holdera, no ale dojazd do łuku w wykonaniu Grega Hancocka był zdecydowanie szybszy. Tam został zamknięty, założony Holder. No a Tomasz Golob po krótkiej walce z Rune Holtą został na miejscu trzecim. No i nic w tych okolicznościach na tym mokrym torze nie mógł zrobić. Mamy pierwszy wywiad. Halo, Michał. Tak jest, mamy pierwszy wywiad z Fredrikiem Rindgrenem i pierwsze pytanie będzie dotyczyło tego startu. Wszyscy trzymamy kciuki także za Fredrika, myślę tu o Januszu Kołodzieju, zwłaszcza i tej sytuacji punktowej. No właśnie, sytuacja punktowa, jeden punkt i bardzo słaby start Fredrika na początek. Freddy, very poor start, let's be honest, for the beginning. You fight for points because you want to be in the top 8. Really, top 8 doesn't matter to me, I'm already...